Witam Was, z tej strony Quester, a to kolejny odcinek z ciekawostkami, który będzie opowiadał o podobieństwach bohaterów z filmów oraz bajek do skórek w grze League of Legends. Dzisiejszy odcinek jest dosyć krótki, ale mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zachęcam do zaglądania do opisu, bo jest tam cała lista z odcinkami oraz zachęcam do łapkowania materiału. Mam nadzieję, że wszyscy są gotowi, a więc zaczynamy League of Legends ciekawostki, czyli pomysł na skórki ze znanych filmów. Czy wiecie, że w League of Legends są skórki, które możemy przypisać do Batmana? Wzmocniony Singed swoim wyglądem przypomina Bane'a. Katarina Kociak to kobieta kot. Joker Shaco to oczywiście znany nam Joker. Zwykła skórka Zaire to Poison Ivy. Roślinnemu Brandowi odpowiada Mr. Freeze. Klasyczna skórka Fiddlesticka to strach na wróble. Riot pomysł na skórki zaczerpnął również ze znanego filmu Alicja w Krainie Czarów. Szalony kapelusznik Shaco to oczywiście, jak po samej nazwie, szalony kapelusznik. Annie w Krainie Czarów odpowiada sama Alicja wraz z królikiem. Kogmą gąsienica nazwą oraz wyglądem przypomina gąsienicę, tylko że kogmą jest zielony. Natomiast walet Twisted Fate odpowiada za waleta Kiera. Kolejnymi ukrytymi zaczerpnięciami, tym razem z bajki, jest czerwony kapturek. Czerwona Annie to, jak sama nazwa mówi, czerwony kapturek. Oraz wielki zły Warwick jest to nawiązanie do złego wilka. W League of Legends nie mogło zabraknąć znanych postaci z Hobbita oraz Władcy Pierścieni. Raz Białobrody to znany nam Gandalf. Varus Krzyża Strzała jest nawiązaniem do Legolasa. Zwykła skórka Maokaja odnosi się do drzewca. Gragas Postrach Beczek to prawdopodobnie Bombur. Nie jestem pewien, ale Bram Lwie Serce to może być Thorin Dębowa Tarcza. Riot również zaczerpnął malutki pomysł z Gwiezdnych Wojen. Wybrany Master Yi odnosi się do Anakina Skywalkera, gdyż to on miał być wybrańcem. To już koniec odcinka. Jeśli Wam się spodobał, zachęcam do zasubskrybowania i łapkowania. Jeśli macie jakiś pomysł, o czym mógłbym zrobić kolejny materiał, to piszcie. Im więcej pomysłów, tym więcej odcinków dla Was. I to by było na tyle. Ja jestem Quester, życzę Wam miłego dnia, cześć i na razie.